chodzi o to, proszę Państwa, że było przestępstwo. Proszę w nocy słuchać o godzinie 4:00, nad ranem właściwie to już następnego dnia, jak na terenie świątyni nieopatrzności Bożej, bo to tu na Mazowszu. Radio Maryja, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł Małgorzatę Gosiewską, posła Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, pani poseł, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pani poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, rząd przyjął w ubiegły czwartek projekt nowelizacji ustawy dezubekizacyjnej. Po roku 89 różnego rodzaju padały obietnice odnośnie tego obszaru, w którym trzeba wprowadzić pewne uporządkowanie. Mijały kolejne lata, dopiero teraz doczekaliśmy się takiego projektu nowelizacji ustawy dezubekizacyjnej. Tak, to prawda. Przy czym tu drobna korekta, przyjął rząd, parlament, dopiero wkrótce ten temat się zajmie, jak tam projekt trafi do nas, ale to jest sprawiedliwość dziejowa, to jest coś, co jest wstydem dla nas wszystkich, że do tej pory nie zostało przeprowadzone. To nie jest, jak to niektórzy politycy nazywali, łącznie z politykami, którzy wywodzą się z Solidarności, którzy też powinni być zainteresowani taką kwestią rozliczeń. To nie jest żadna zemsta, to jest po prostu sprawiedliwość dziejowa. Ludzie, którzy gnębili opozycję, którzy są odpowiedzialni za wiele, wiele nieszczęść polskich rodzin, często za śmierć, jak w przypadku błogosławionego księdza Jerzego, pobierają do dnia dzisiejszego wysokie emerytury. To jest niegodne demokratycznego państwa. No ale w takim państwie do niedawna ciągle żyliśmy. To jest smutna refleksja, ale też pragnę przypomnieć, że przecież jeszcze nie tak dawno generał, czy tak zwany generał Jaruzelski, bo jakoś zawsze ciężko mi to przechodzi przez usta, był chowany na powązkach wojskowych, ale i zasłużony asystą wojskową. A przecież jest odpowiedzialny za śmierć górników i stoczniowców i za to całe nieszczęście, jakie nasz naród przechodził po wprowadzeniu stanu wojennego. Pani poseł, premier Jan Olszewski w tej sprawie mówi, że dobrze, że taki projekt nowelizacji się pokazał, tylko zdecydowanie za późno. Nawiązał także do sytuacji z roku 92, w którym rząd pana premiera Olszewskiego został rozwiązany i także decyzję pana prezydenta, ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, która rzeczywiście zatrzymała ten proces wprowadzania normalności w naszej ojczyźnie. Tak, no to są niestety pokusy okrągłego stołu, tych porozumień tak zwanych zawartych z komunistami, zgody na to, by żadna krzywda w naszym państwie im się nie stała. A to są ludzie, którzy powinni trafić do więzień, nie trafili, a mało tego, przez te wszystkie lata cieszyli się przywilejami emerytalnymi. W sytuacji, kiedy ludzie walczący o to, byśmy żyli w demokratycznym państwie, cierpią biedę, umierają w nędzy, są eksmitowani ze swoich mieszkań. Sama znam wiele takich przypadków. Postaramy się indywidualnie pomagać. Mam nadzieję, że wkrótce też doczekamy się takich rozwiązań, które pozwolą im godnie żyć. Ja pragnę przypomnieć takie statystyki, ponieważ politycy Platformy Obywatelskiej często mówią, że przecież w 2009 roku przyjęta została ustawa, która przeprowadzała tę tak zwaną dezubekizację, ale no, to była taka kosmetyka. Do tej pory z danych, które uzyskaliśmy, wynika, iż są ludzie, którzy pracowali dla Służby Bezpieczeństwa kraju, no, naszego kraju, ale rządzonego nie przez faktycznie Polaków. Są osoby, które pobierają nawet i 19 tysięcy emerytury. Z tych danych wynika, że ponad 100 osób pobiera emeryturę w wysokości od 9 do 12 tysięcy złotych. Że ponad 1000 byłych ubeków pobiera
emeryturę rzędu 6 do 9 tysięcy złotych i prawie 12 tysięcy od 3 do 6 tysięcy złotych. To są olbrzymie kwoty. W sytuacji, kiedy popatrzymy na byłych działaczy Solidarności i opozycji, którzy żyją za 500, za 600, 700 złotych i muszą sobie radzić, to jest naprawdę niemoralne. Pani poseł, prawie 32 tysiące byłych funkcjonariuszy, bo o takiej liczbie mówimy. Proszę powiedzieć, do jakiego poziomu te świadczenia rentowo-emerytalne zostaną obniżone? Jeśli chodzi o emerytury, no to żadna krzywda im się naprawdę nie stanie, choć powinna, uważam, że powinni naprawdę siedzieć i odpowiadać za te rzeczy, które robili. To emerytura będzie wahała się w granicach 2000 zł. Renta inwalidzka w granicach 1500 zł, renta rodzinna w granicach 1700 zł. A więc żadna krzywda, po prostu odebranie przywilei, jakie niesłusznie do tej pory otrzymywali. I druga strona, pani poseł, kiedy wyjście naprzeciw właśnie tym opozycjonistom, ludziom Solidarności, którzy dzisiaj bardzo często z ledwością wiążą koniec miesiąca z końcem? Są przypadki indywidualne, rozwiązywane poprzez decyzje indywidualne właśnie pani premier, ale to wymaga rozwiązania ustawowego. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, ja mam nadzieję, że wkrótce ten temat uda się skutecznie podjąć. Wszyscy na to czekamy a przede wszystkim ci nasi bohaterzy, to bezmienni, ci, którzy też stopniowo, jak pan Krzysztof Wyszkowski mówił, odchodzą i odchodzą w nędzę, więc jak najszybciej się musimy tym zająć. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani poseł, i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem pozdrawiam Bogiem. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja z panią poseł Małgorzatą Gosiewską, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Ta pani Gosiewska, to jej ten mąż zginął, wiesz?